Żeby chociaż na zero wyjść z bilansem próchnicę, to musimy zbierać co najmniej 10-12 ton suchego ziarna. Jeżeli ktoś chce zrobić tak, że orze dużo płycej, a pogłębiacz mu spulchnia tak jak do tej pory orał, to to jest trochę w kierunku uprawy głębokiej bezorkowej. Jak pracujemy płycej, to lepsze są zawsze jakieś szerzej pracujące elementy robocze, jakieś gęsiostopy. Jak przykryć dużą ilość świeżego obornika w bezorce? Pierwszym problemem jest zbyt wysoki odczyn takich tych prawdziwych rędzin, który potrafi przekroczyć nawet pH 8. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do popisu, w drugiej części rozmowy z panem profesorem Tomaszem Piechotą. Pan profesor odpowie mi dzisiaj na kilka pytań związanych z głęboszowaniem, uprawą gleb ciężkich, stosowaniem pomiotu kurzego, czy ogólnie uprawy gleby po kukurydzy. Mam nadzieję, że wiele z tych odpowiedzi to odpowiedzi na wasze pytania. Miłego oglądania. Panie profesorze, w tym odcinku trochę będzie więcej o uprawie po kukurydzy, po okopowych, o głęboszowaniu i innych kwestiach. Pierwsze pytanie, jak przykryć dużą ilość świeżego obornika w bezorce? Dużą, ale zakładam logiczną. Logiczną, ale też świeżego, czyli takiego nieprzerobionego jeszcze. No do tego zacznijmy, nie powinniśmy tego robić, bo on zawsze jest trudny. Czy go założymy, czy co innego. No ale umawiamy się, że to jest powiedzmy 40 ton mniej więcej. No to duża, ciężka talerzówka na dużych talerzach. I tak trzeba będzie pewnie na krzyż pojechać. Powinno wystarczyć pod warunkiem, że rozrzutnik dał radę to w miarę równo rozrzucić. No bo jak ciągnął takie wielkie pacyny, no to nic na to nie poradzimy. Wiemy o tym, że tak naprawdę im większe uproszczenie, tym tak naprawdę ten obornik powinien być bardziej skompostowany. Ile dobrze by było, żeby on poleżał? Wszystko zależy od tego, jak on został ułożony. Jeżeli to był obornik w miarę wilgotny i taki w miarę skomponowany słoma i te odchody zwierzęce, no to spokojnie 3-4 miesiące. Najważniejsze, żeby ta słoma już pracowała, już się kruszyła. To jest ten podstawowy parametr. Natomiast jak nam bardzo zależy, to można go przepuścić przez areator jakiś, chociażby klawiaturę rozrzutnika, dobrze go napowietrzyć. Jak on się zagrzeje, to po 2 tygodniach już jest taki właśnie kruchutki. Powietrze decyduje. Jeżeli jest dostęp powietrza, a sam materiał jest dobrze skomponowany, czyli nie za suchy, nie za mokry, proporcje są w miarę, to jest bardzo szybki proces. Stoimy przy kukurydzy, przy roślinie, która jest bardzo popularna w naszym kraju od kilku ładnych lat. Areał jest blisko 2 miliony hektarów. To jest roślina, która wiąże dużą ilość dwutlenku węgla, która buduje dużą biomasę. Też zacienia glebę przynajmniej od połowy lipca, bo wtedy ta wysokość, no okej, zacienia bardziej niż inne rośliny jare. W tym kontekście, że jednak no jest to zagęszczenie większe niż w przypadku, nie wiem, chociażby słonecznika, który Dobra, jest dużo. Będziemy się kłócić. Dobrze, będziemy. Ach, będzie walka. Pytanie, czy kukurydza zubaża glebę, czy nie? Bardzo. Bardzo. Ponieważ to, co pan powiedział, zacienia glebę od połowy lipca. To jest prawda, dopiero zaczyna. Natomiast jak sobie popatrzymy, to już nie zacienia. Słońce jak świeci, wchodzi sobie prosto w łan, bo ona jest wysoka, ale jak policzymy powierzchnię liści na metrze kwadratowym, wcale tego nie ma dużo. A poza tym są te duże przestrzenie i szczególnie wiatr wchodzący w łan od dołu i deszcz, który mocno pada czasami od góry, nie ma za bardzo zatrzymania. Czyli tutaj na to za bardzo nie liczmy. No, może jest to trochę lepsze od niektórych warzyw uprawianych w szerokich międzyrzędziach, ale naprawdę szału nie ma. A druga sprawa, jak my sobie popatrzymy, że ścinamy te 8 roślinek na metrze, na wysokości tam, w zależności od kombajnu, to ile nam tej biomasy zostaje? No tyle co nic. A jednocześnie od uprawy pożliżnej w poprzednim roku pole było gołe aż do lipca tego roku. Roślina była, ale jakby jej nie było. Więc niestety kukurydza w konwencjonalnej uprawie roli mocno zubaża
glebę. Konwencjonalnej, czyli tutaj ma to jakieś drugie dno. Dokładnie tak. Okay. Bo jeżeli mamy uprawę konserwującą, to ta gleba od poprzednich żniw do połowy tego lipca jest przykryta ściółką. Poza tym nie było tyle uprawy roli. Bo tutaj uprawa roli, której też pod kukurydzę jest dużo, bo jest uprawa pożniwna, orka przedzimowa zapewne, jakieś uprawki jedne na przedwiośniu, żeby zatrzymać wodę, drugie przygotować do siewu, jest tego dużo. Jak jest uprawa konserwująca, jest dużo mniej. Nawet jak przejazdów jest tyle samo, ale są dużo, dużo mniej intensywne, to jest mniej napowietrzania gleby. I ta wskazówka tej takiej równowagi się przesuwa zdecydowanie w drugą stronę. A jak jeszcze obsiejemy to po żniwach poplonem, który będzie nam do tego połowy lipca wspomnianego przez pana ciągle jeszcze martwy oczywiście, ale był na polu, jeszcze nam uzupełni tą okrywę, to jest zupełnie inna bajka. I teraz od razu uprzedzam pytanie, bo pewnie padnie, a co ze słomą? Jeżeli mamy kukurydzę na kiszonkę, nie ma słomy, nie ma żadnego tematu. Natomiast jeżeli to jest kukurydza na ziarno, tak jak ta, to wszystko zależy od tego, jakie były plony. Żeby chociaż na zero wyjść z bilansem próchnicy, co jeszcze nam wszystkiego nie załatwia, bo tego zniszczenia struktury nam to nie zapłaci. No to musimy zbierać co najmniej 10-12 ton suchego ziarna, żeby ta ilość proporcjonalna słomy wyrównała nam te straty związane z tym negatywnym wpływem roślin. Mm-hmm. To tak, jakby miał pan jednym zdaniem określić z pana perspektywy kukurydza w uprawie konserwującej, no to jest roślina potrzebna, która robi w bilansie końcowym więcej dobrego niż złego, czy jest tak pomiędzy? Na ziarno czy na kiesionkę? Na ziarno, na ziarno. Jak na ziarno w mocno konserwującej uprawie generalnie wychodzi na plus, bo ta słoma przechyla wskaźnik na plusik. Uprawa po ziemniakach czy burakach. Czy faktycznie jest taka prosta? Czy wystarczy wyjechać gruberem lub talerzówką, później agregatem do striptilu, na przykład jeżeli chodzi o siew już następnej rośliny i jest temat pozamiatany, bo chodzi o to, by wyrównać tylko pole po burakach czy po ziemniakach? To zależy, jak wyglądał zbiór. Jak zbiór był przy takiej pogodzie jak teraz, gdzie jest generalnie dość sucho, nie mamy tego pola rozjeżdżonego, bo to jest nie tylko kwestia kopaczki, to jest nie tylko kwestia kombajnu, ale też wywożenia materiału z pola. Kombajny ziemniaczane często oddają na przyczepę na długości pola. Potem to jeździ po tym polu. Kombajny buraczane wysypują na brzegu, no ale jadą jedno przy drugim i to pole też jest potem ujechane, jeżeli mamy szczególnie mokro. Czyli jeżeli jest sucho, to być może, tak jak pan powiedział, wystarczy. Natomiast jeżeli niestety no rozjeździli to na wszystkie strony, to nie będzie tak łatwo. A najgorsze, że jak już raz pole było mokre przy wykopkach, to już nam do wiosny nie obecnie. I w tym błocie nic dobrze nie zrobimy. Czy tam naprawdę wtedy jesteśmy w trochę w kropce, można jesteśmy powiedzieć. Jesteśmy w kropce. No, dla mnie jedyne sensowne rozwiązanie, jeżeli ktoś orze, zrobić orkę przedzimową i zostawić do wiosny się coś ziarek. Żeby to pole wyrównać trochę po prostu przez tą orkę. No tak, no bo orka przedzimowa to jest jedyna, którą ewentualnie możemy robić, kiedy jest mocno wilgotna gleba, ale to i tak nie będzie zrobione jak należy. Wielu moich znajomych rolników świadomie decyduje się na wcześniejsze zbiory, żeby takiej sytuacji uniknąć. Przejdźmy do fajnego tematu, do tematu głęboszowania. Można powiedzieć, że głęboszowanie spełnia kilka ważnych ról w życiu gleby. Jak głęboszować na glebach ciężkich? Trudno. No, będzie duży opór, więc tutaj pierwszy problem znalezienie terminu. Bo jeżeli będziemy mieli, ja generalnie mówię, głębosz, kiedy jest sucho, żeby gleba pękała, kruszyła się, pracowała. Ale na ciężkiej glebie, jak będzie za sucho, to my go nawet nie wbijemy. A jeżeli już wbijemy, to będzie nam rwał bryły wielkości słonia. No dobra, słonika. I potem już ciężko będzie to doprawić. Czyli tu wyczuć termin. W tym roku na przykład były takie w sierpniu przypadki, spadło przez 2-3 dni ponad 150 mm opadów w sumie. Na mocniejszych takich glebach na wierzchu zrobił się budyń. Ale pod spodem było nadal sucho. I odczekanie kilku dni, żeby ten budyń chociaż trochę przesiąkł w dół, żebyśmy po wierzchu nie beblali się kołami, a ząb pod spodem pracował,
to jest ten najtrudniejszy moment, żeby no, zrobić jak należy. Wyczuć, kiedy to głęboszowanie zadziała. Mhm. Czyli na glebach lżejszych przede wszystkim wtedy, kiedy jest sucho, kiedy nie jest zbyt mokro, a na glebach ciężkich trzeba wyczuć swoje pole. Tak, bo na lekkiej glebie, nie wiem, jakby było sucho, to i tak ten ząb sobie pójdzie. Okej, okay, a czy są rośliny, przed którymi nie warto głęboszować, albo nie powinniśmy głęboszować? To raczej są gleby, których nie warto głęboszować. Jeżeli jest konieczność głęboszowania, każda roślina będzie się cieszyła. Bo tu chodzi o to, żeby odbudować przesiąkanie powietrza, wody, prawda? Wraz z grawitacją. Powietrze, woda, korzenie. Te trzy muszą się przemieszczać, wtedy jest dobrze. Okej, okay, to teraz kolejny temat, może nie, kolejne zagadnienie związane z głęboszowaniem, typ zęba, bo to też jest taka kwestia, o której byśmy mogli pewnie i godzinami rozmawiać, bo to kształt zęba jest zależny od typu gleby, jakie mamy, prawda? Też. Tu, gdzie jesteśmy w Wielkopolsce, mamy gleby lżejsze zazwyczaj, ale też nie zawsze. Będziemy stosować inny typ zęba niż na glebach marglowatych, ciężkich, trudnych w uprawie. Pytanie też, co jest głównym celem głęboszowania? Czy chcemy tylko pokruszyć podeszwę późną, czyli pracujemy dość płytko? No dość płytko, powiedzmy 45-35 cm. Dość płytko jak na głębosz. Trochę głębiej niż pracował pług, ale za to chcemy poruszyć jak gdyby całą powierzchnię. Czy bardziej robimy to po to, żeby zerwać zagęszczenie całego podglebia? I wtedy idziemy na 50, 60, a niektórzy i więcej centymetrów. No to wtedy jak pracujemy płycej, to lepsze są zawsze jakieś szerzej pracujące elementy robocze, jakieś gęsiostopy. Jak idziemy głęboko, nawet jakbyśmy chcieli wszystko ruszyć, to nie jesteśmy w stanie tego uciągnąć. No wtedy muszą być zęby pracujące wężej lub też szerzej rozstawione. Czyli taka 80 rozstaw wtedy będzie standardowy. A w podejściu do gleby? Tutaj takiej jednoznacznej jak gdyby reguły nie ma. Tu trzeba bardziej już ewentualnie popatrzeć na to, co mamy i zobaczyć, jak to się zachowuje, ponieważ są takie gleby, gdzie wystarczy, pan wspomniał o marglach, one niestety trudno jak gdyby reagują, nawet jak są dość suche, to pękanie na boki nie odbywa się tak ładnie. Bo one są lepkie, prawda? One są, nawet jak są suche, to właśnie to jest taka dziwna struktura. Taka plastelina trochę. No, i to nie jest taka typowa bryła, to nie jest taka typowa pękająca, jak gdyby monolitowa skała. No to tam raczej trzeba troszeczkę jednak te szersze elementy robocze mieć, żeby to pracowało bardziej na boki, niż na glebach takich typowych glinach, które jak są suche, no to pęka po prostu ładnie, tak w kształcie leja się na boki rozchodzi. I tutaj pan trochę odpowiedział na pytanie jednego z widzów, czy w przypadku, gdy pod warstwą orną, czyli poniżej 25-35 cm znajduje się margiel lub kamienie, to czy w ogóle wtedy jest sens głęboszować? Czy gdyby rwać ten margiel i te kamienie, które w tej części podorny występują? Znaczy margiel próbować, bo jeżeli on jest ubity, a margiel łatwo ubić i ogranicza przemieszczanie się korzeni, to na pewno skuteczne głęboszowanie będzie dobre. Natomiast z kamieniami to zawsze jest pytanie, czy damy radę. Bo jak to będą głazy gdzieś tam na pogórzu, gdzie mamy w zasadzie spękaną skałę macierzystą, trochę gdzieś tam wymieszaną z elementami drobnymi, no to nie, w życiu tego nie ruszymy. Natomiast jak tam jest taki, jakby to powiedzieć, taki drobny bruczek i widzimy, że faktycznie on jest zaszlamowany między tymi kamieniami, drobnymi cząstkami ilastymi i korzenie i woda nie przechodzą, no to może się uda. Też by to było korzystne. Natomiast ostatnio rozmawiałem z takim rolnikiem na Agroshow w Bednarach, który mówi, że no nie może, bo każdy ząb mu tyle głazów wyciągnie na wierzch, że on potem nic nie robi, tylko to zbiera. No to wtedy żywy głębosz. A jako alternatywa? Żywy głębosz, czyli korzenie roślin. Korzenie roślin, dokładnie. Jak uprawiać rędziny poza orką? Przypomnę tylko, że są gleby darniowo-węglanowe, odczyn raczej obojętny, prawda? No, zbudowane na skałach wapiennych, więc gleby żyzne, ale trudne w uprawie. Często nawet się zdarza tak, że rędziny są klasyfikowane jako gleby klasy 4A, 4B, 5, mimo że są gleby bardzo żyzne, prawda? W swoich zasobach. No, pierwszym problemem jest zbyt wysoki odczyn takich tych prawdziwych rędzin, który potrafi przekroczyć nawet pH 8. I tu już dobór roślin jest trudny, bo wiele gatunków tam w ogóle się nie udaje, a wiele się po prostu męczy. I tak samo trudno będzie, czy z pługiem, czy bez pługa, zastosować uprawę roli.
bo one też, jak już mówiliśmy wcześniej o marglu, który jest też przecież utworem mocno wysyconym wapniem, no są trudne mechanicznie. Więc ja osobiście nie mam bezpośrednio doświadczenia z marglami. Natomiast generalnie takie gleby trudne bezpiecznie jest uprawiać na głęboko. Czyli płytka uprawa całej powierzchni, jakieś mieszanie, brona, talerzowa, okolice i jeszcze do tego jakiś element głęboko spulchniający. Czyli tak jak mniej więcej do tej pory pracował pług, to jest mniej więcej ta głębokość standardowa, od której byśmy zaczynali, ale podchodzić ostrożnie, może nie od razu całe gospodarstwo, obserwować. Po paru latach to powinno się trochę poprawić, bo tak samo jest na ciężkich glinach. Szczególnie na wierzchu troszeczkę ta warstwa się poprawia, co nam ułatwia chociażby się. Odejdźmy na chwileczkę od gleb ciężkich, od uprawy bezorkowej i zapytam pana o pług z pogłębiaczem. Czy warto go stosować, wiedząc, że on płytko orze, ale gdyby zachowuje twojej many trenowej w głąb profilu? Jeżeli to by było tak, że pług pracuje na swoją maksymalną głębokość, a pogłębiacz, jak nazwa wskazuje, pogłębia, to on robi tą rolę, którą teraz spełniają głębosze. No i tutaj nie będziemy filozofowali, po prostu jak jest warstwa podeszwy później do zerwania, to pogłębiacz będzie dobry. Jak nie ma tej warstwy, nie ma potrzeby. Natomiast jeżeli ktoś chce zrobić tak, że orze dużo płycej, a pogłębiacz mu spulchnia tak, jak do tej pory orał, to to jest trochę w kierunku uprawy głębokiej bezorkowej, bo pług jednak pracuje mniej, pogłębiacz tak intensywnie nie miesza, czyli jest delikatniejszy dla tej głębszej warstwy. To jest taki kierunek, uważam, w dobrą stronę. Panie profesorze, na koniec trzy szybkie pytania. Kiedy stosować pomiot kurzy pod kukurydzę? Na jesień czy na wiosnę? Lepiej na jesień. Natomiast jak mamy na wiosnę, to na wiosnę. Tylko ostrożnie. Kurzenie jest lepiej przed zimą. Z tego powodu, że po pierwsze mamy wtedy więcej czasu. Po drugie, on zdąży się lepiej w tej glebie jak gdyby rozłożyć. Ale późno, żeby nie było ciepło. Bo wtedy, jak jest zimno, nie ma ryzyka straty azotu. Natomiast jeżeli wiosną, to mamy większe ryzyko uszkodzeń siewek, więc trzeba go przede wszystkim ostrożniej podejść z dawką i dokładniej go wymieszać z glebą, żeby nie było ryzyka, że trafią siewki czy nasiona trafią wprost w kurzeniec. I tutaj przy pomiocie kurzem, przy kurzeńcu chyba też ważna informacja, że on ma taką rolę typowo nawozową. To znaczy on nam nie zbuduje próchnicy, bo to jest sam azot taki szybko działający, nie, prawda? Nie ma węgla. Nie ma węgla. Nie ma węgla, ale bardzo dobry nawóz wieloskładnikowy. Poplom po pszenicy, a przed kukurydzą. Pytania, które odpowiedzieliśmy w lipcowym odcinku, ale opowiedzmy raz jeszcze. Zebrać go przed zimą czy wczesną wiosną? Oczywiście to zależy od składu poplonu, prawda? Pod kukurydzę. Tak. Zależy też od tego, co my chcemy z tą kukurydzą, znaczy co chcemy pod kukurydzę zrobić. Jeżeli orzemy, no to zlikwidować na jesień, bo wiosenna orka jest przestępstwem, więc orzemy na jesień. Chociaż ja tego nie lubię, ale tu przeważa. Natomiast jak to jest technologia bezorkowa, lepiej zostawić do wiosny. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Możecie spodziewać się jeszcze trzeciej części filmu z panem Tomaszem Piechotą. Za kilka dni będzie premiera na kanale. Dzięki wielkie za waszą aktywność. Możecie zostawić lajki, komentarze jako dowód wdzięczności panu profesorowi za to, że tak bardzo mocno i fajnie dzieli się z nami swoją wiedzą. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!